Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, to jest, słuchajcie, oczywiście The Sims 4, 99 odcinek. Goddammit, ależ to czas leci niesamowicie. Już 99 odcinek, kto by pomyślał? Niesamowite. Dobra, słuchajcie, dzisiaj troszkę popracujemy nad ich pracą. Nic nowego. W dalszym ciągu musimy rozwijać ich kariery. Nasza kosmitka musi też popracować nad swoim... O, ktoś tam coś zepsuł znowu. O God, nie, dlaczego zepsuliście radio? Znowu, ja pierniczę masakra. Dobra, okej. Weźmy się, o, flirciarska się zrobiła. Wszyscy są na flirciarsko. Nie wiem dlaczego, taki urok tego domu jest. Dobra, słuchajcie, wobec tego tak. Musimy popracować nad graj w szachy, aby rozwinąć się w kierunku astronautki, astronauty. A więc idziemy pograć w szachy. I szachy gdzieś tu miałem. Tutaj mam, o, świetnie, dobra. Graj. Dobra, niech sobie pogra w szachy. Dzięki temu będzie mogła osiągnąć troszkę jednak wyższy poziom swojej kariery. Na tym nieustannie mi zależy. Nie wiem, dlaczego Paweł cały czas chodzi w swoim mundurze. Dumny jest z tego, że awansował, ale... absolutnie nie wygląda to najlepiej. O, proszę bardzo, jego nowy strój. No pewnie, że tak, pewnie, że tak. Słuchajcie, zastanawiam się, co by zrobić na setny odcinek. Możecie podrzucać pomysły, teoretycznie ten setny odcinek powinien być już jutro. Nie wiem, czy się uda, zobaczymy, bo chciałem, żeby to było coś wyjątkowego. Chociaż z drugiej strony seria The Sims jest jak najbardziej wyjątkowa sama w sobie. Dobra, zacznijmy może dalej. Tutaj, jeżeli chodzi o karierę, udaj się na miejsce przestępstwa, idź na patrol. To są rzeczy, które muszę zrobić w trakcie jego pracy. Także w chwili obecnej tego nie mogę zrobić, tym bardziej, że on ma wolne. Tutaj dalej Justyna też już w nowym stroju. Ona z kolei z powodzeniem z diagnozy i wylecz pacjenta, to nie ma problemu. Także tutaj z pewnością będzie awansik. A do pracy idzie już za 11 godzin, więc można się pokusić o to. Jako, że teraz nie mamy tutaj innych możliwości, ona jest w miarę wyspana i... chociaż nie, dobra, niech będzie wyspana. Kogoś innego wyślemy do pracy. Martyna jest w pracy. Gdzie ona z tej pracy? Aha, no tak, ona pracuje już. Też znalazła sobie pracę jako asystentka zmywacza naczyń. W ogóle nie zmywa naczyń, tylko jest asystentką od zmywania naczyń. Też się na tym nie zna do końca. Ewentualnie jeszcze chyba, że tutaj też masz wolne? Nie, za 12 godzin do pracy. God damn it, no nie, no tak szybko to wszystko idzie. Ona idzie spać. No tak, w toalecie najlepiej się robi brzuszki, na pewno. Tuż przed kabiną prysznicową. Wy też tak z pewnością robicie, każdy tak robi, nie? To jest normalne, jak najbardziej. Nie, no nie, jest to niesamowite po prostu. Te simy są niesamowite czasami. Dobra, wyślijmy ją może do łóżka. I z kimś moglibyśmy się... Poczekajcie. A właśnie, możemy transformować różne rzeczy. Tylko nie wiadomo, co nam z tego wyjdzie, więc jakąś tanią rzecz. O właśnie, właśnie, czekajcie. Spróbujmy troszeczkę zarobić. Zobacz, możemy coś transformować. Coś taniego najlepiej. Mogę to transformować? Nie kupuj nasion. Nie chciałem tego kliknąć. Naprawdę, nie chciałem. Czy mogę coś innego transformować? To na pewno nie. Kupmy jakąś rzecz i transformujmy ją. Coś taniego może, co? O, to można by też chyba, tak? Okej. Chociaż nie, to jest bardzo fajne. Nie chcę tego... Muszę znaleźć coś nowego. Muszę transformować. Coś niedrogiego zamienimy w coś drogiego. Weźmy na przykład telewizor. O, na przykład. O. Ciekawe, czy można na tym zarobić. Gdzie tu jest salon? Salon tu, proszę bardzo. Telewizory. Telewizor na ścianę, płaskacz. Nie. Weźmy dziecięcy telewizor, albo ten zwykły, o. Ten zwykły, najzwyklejszy telewizorek. Postawmy go na razie tutaj. I zobaczymy, czy transformuje się w coś droższego. Taka loteria teraz będzie, słuchajcie, no pewnie, że tak. Transformuj. Transformers, pewnie, że tak. Dobra, i co będzie? Co będzie? Jezus, skrzat? Ja pierdzielę, nie chcę skrzata. Jeszcze raz, zmień coś w coś innego. Co to jest? Akwarium? Czekajcie, nie. Biedronki. Terrarium chyba to się nazywa. I biedronki tam mam. Nie chcę... A.
Kawał kloca. Jeszcze raz. Losowanie. Już się nie zmieniło? Jeszcze raz. Żeby to było ograniczenie do iluś tam razy. O! Co to jest? Zobaczmy sobie tutaj. Co to jest? Trofeum Supergwiazdy. No tak, zapłaciłem 500 za telewizor, a trofeum Supergwiazdy mogę dostać za to 770. No to można na tym zarobić. Teoretycznie można na tym zarobić, aczkolwiek człowiek musi się troszeczkę namęczyć. Ale dajmy sobie to trofeum tutaj. Faktem na początku to był telewizor. Ale co tam? Dobra, zobaczmy, czy mamy coś w ogóle w ekwipunku. Nic, kompletnie. Więc przechodzimy z powrotem do gry. Jak fajnie, jak sympatycznie, no. Czyli można na tym zarabiać. Kwestia tylko taka, że może. Czy nam się poszczęści, tak? Jeżeli by się poszczęściło za pierwszym razem, no to oczywiście jak najbardziej jest to opłacalne. Ale zobaczcie, ile razy musiałem coś transformować, żeby ostatecznie mi się to opłaciło sprzedawać. No właśnie. Nie, to lepiej nie. Lepiej normalnie zarabiać. Bo wtedy jest większa szansa, że nam się coś uda. Aha, tutaj słuchajcie, mamy właśnie. To są. Aha, tak. Czekajcie, tu mówiliście, że mogę kupić taką specjalną tablicę i umieszczać te rzeczy w tej tablicy. Zastanawiam się, czy nie fajnie by było kolekcjonować jakieś rzeczy w końcu. Zajęcie umiejętności. Proszę bardzo. Czekajcie, gdzie to teraz mogłoby być? Tutaj. O, jest tutaj, proszę bardzo, to jest to. Gablota na próbki pierwiastków. Zobaczmy, czy są jakieś kolorki fajne. Czarny. Zielonkawy. Weźmy może jednak ten oficjalny, oryginalny. Jezus Maria, zielony? Nie, to nie chcę. To jest jakiś taki srebrny chyba, taki stojaczek, to na te pierwiastki. Ciekawe, co będzie, jak je wszystkie uzupełnimy. To czekajcie, zróbmy właśnie, gdzie by to wsadzić, gdzie by to dać. Albo inaczej, zróbmy na razie tak, postawię to tutaj. I ten pierwiastek. Mogę go wstawić jakoś tutaj ręcznie? Nie, oni muszą pasami go dawać. Zaraz zobaczmy. Sobie wyposażenia, włącz aurę, badaj. Ona jest naukowcem przecież. Czekaj, nie, idź spać, nie idź spać, absolutnie. O, jest, dobra. Jest, pierwszy pierwiastek. Pierwszy już mamy. Dobra, tu mam gdzieś drugi. Jezus, źle wstawiłem. Dobra. Mamy i drugi, świetnie, okej. Zobaczmy jeszcze w ich ekwipunki, co tam mają. Cytryn, jakieś takie różne rzeczy. Czy możemy coś jeszcze? O, właśnie, tajemnicza kapsuła. Otwórz. Zobaczmy, co będzie w kapsule. O, tu mamy jeszcze kolejny element. Świetnie, dobra. Otwórz, zobacz. DJ Candy. No, oczywiście, że tak. No, to zawsze niestety jest w ten sposób, że w tych skrzyniach są schowane figurki. Dobra, mamy kolejny. Czy ktoś jeszcze znalazł jakiś pierwiastek? Zobaczmy. Ona nie ma pierwiastków. Do niej nie możemy zajrzeć. Ta też nie. Justyna raczej nie będzie miała pierwiastków. Paweł też nie. Dobra. I słuchajcie, teraz musimy zrobić jakiś myk. Gdzieś to przerzucimy sobie. Gdzieś sobie to przerzucimy. Page down. No, może tutaj. Może tutaj będzie lepiej. Gdzieś w tych okolicach. Tutaj bardziej. O, właśnie, damy sobie do którejś strony. O! Idealnie. Dobra, to będzie taki pokój właśnie od naszej kobity, od Agaty. Co my tu jeszcze możemy dać? Jakiś. Aha, ten element potrzebujemy, czwarty poziom kariery naukowej. Nie ma problemu, da radę. Coś jeszcze. Coś jeszcze tu mamy. Tablica krokowa na pocztówki, masa kumpli. Nie do końca. A tu już chyba nic więcej. Szklane akwarium dla ryby. To już niestety chyba nic więcej nie mogę. To już chyba więcej niestety nic nie mogę. No dobrze. No dobrze, okej. Dobra. Tu w takim razie więcej elementów nie znajdę. Ewentualnie te terraria, jeszcze te żaby, ale nie. Tego akurat mi się nie chce kolekcjonować. To nie było. Nie jest. Dla mnie najważniejsze, ale tutaj te pierwiastki jak najbardziej, czemu by nie? Fajnie to wygląda.
takie uzupełnienie troszeczkę naszych pomieszczeń. Tu mam jeszcze jakieś rubiny, nie rubiny. Wyślij do rady geologicznej, można by takie rzeczy porobić też. Trzeba będzie troszeczkę więcej popracować nad kolekcjami. Znaczy, aha, pierwiastek, ale pierwiastki są... dobra. Tu już nic z tym nie zrobię, ewentualnie te figurki mogę jeszcze zbierać. Zobaczmy jakiś regał na figurki, tutaj możemy na ścianie powrzucać. Czekajcie, tutaj według kolekcji, zajęcie umiejętności. Armatura, nie. Tutaj przechowywanie, przechowywanie. Jakieś regały by się przydały. Mam jakieś regały? Jakieś takie fajne regały. Etażerka, to też nie. Musiał być pusty jakiś regał. Też nie, tutaj. Też nie. Urządzenie elektronika, oświetlenie dla dzieci, dekoracje. Jakieś półki, cokolwiek. Nic, naprawdę nic. Jakaś półeczka, cokolwiek. Wiem, że takie półeczki istnieją, tylko teraz nie pamiętam, w którym miejscu je najlepiej. Pusty stojak na ręczniki. Też nie najlepiej. Nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Zajęcie umiejętności, wygoda. Zobaczmy, pod wygodą też nie będzie. Blaty. O, blaty, proszę bardzo, tutaj będzie. To jest to, co szukałem. Tylko teraz tak, to są stoliki. Stoły. Też nie. To są biureczka. No kurczę, te biurka też się trochę pozmieniały. Kryształowe biurko szefa kuchni. Centrum dowodzenia misją. No trochę tego jest. A zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj w tych będzie. W tych ostatnich. Jakieś podium, jakiś ten. Nie, też nie. O, regał przemysłowy. Postument metalowy. Ale regał przemysłowy. O, proszę bardzo, to by fajne było. Ale lepiej jakby to wisiało jeszcze. To już byłoby idealnie. Gablota na trofea sportowe. Nie do końca. A to co to jest? Ręcznie rzeźbiona półka drewniana. Dobra, a dajmy może po prostu zwykłe półeczki. Jakieś zwykłe, najzwyklejsze półeczki, tylko tak, drewniana niekoniecznie, półka z odrestaurowanej deski, też niekoniecznie, deska z podpórką, też nie. Coś nowoczesnego, to by się przydało, o właśnie, co to jest? Półka, coś tam. Ewentualnie nieskazitelność, też fajnie wygląda. Ale damy sobie te białe. Damy jedną. I teraz tak, dajmy jeszcze, być może, nie wiem, czy tu się zmieszczą te figurki. Więc weźmy tak. I te figurki może zaczniemy już przenosić. Nie, nie zmieszczą się. Czyli musimy dać wyżej. Musimy dać wyżej. Przeniesiemy to tak, to przeniesiemy tu. To przeniesiemy maksymalnie w dół. I teraz zobaczmy, jaka wysokość. Taka wysokość. Okej, świetnie. I przenosimy teraz figurki. Jeszcze jakaś figurka, tu jeszcze jest figurka. O, proszę bardzo, jakie ładne figurki zbieram. Co my tu jeszcze mamy? To jest to. Justyna, jakąś figurkę masz? Nie masz. Paweł, jakaś figurka jest? Kurczę, tyle tych figurek gdzieś było. One mi się wszystkie posiały, gdzieś mi się pogubiły. A były, pamiętam, że były. Chyba, że to było w innej rodzinie. I teraz nie jestem w stanie tego stwierdzić. Coś tu jeszcze? Nic. Okej, dobra, w takim razie będziemy musieli troszkę więcej popracować nad tymi figurkami i pozbierać. Będę zbierał figurki, będę zbierał tutaj te pierwiastki na chwilę obecną, mogę wam powiedzieć. I będziemy to rozwijać. Okej. Gdzie ty jesteś, Agatko? Agatka, idziesz spać w takim razie. Pawlo? Pawlo, co on robi? Porozmawiaj? Nie. Ona tutaj ćwiczy. Ale już ukończyła. Dobra, czyli już nie musi. Czekajcie, skoro już nie musi, to może pójdzie spać. Moja dziewczyna zmęczona jest. Nasza kosmitka zmęczona jest. Weźmy jeszcze tutaj Martynę. Zobaczmy, czy ona nie ma jakichś figurek. Co ona tu ma? Szkiełko z próbką rośliny. Co to jest? Zapasz kawę. Wywal to, dziewczyno. Porządki jakieś. A tak to okej, okay, dobra. Szkiełko z próbką rośliny. Nie, po co mi próbka rośliny, po co mi to? Drugi poziom umiejętności gotowania. Myślę, że też będzie miała niedługo awans. A, musi przygotować jeszcze jedzenie albo drinki. To niestety akurat to jej nie wychodzi. Ale Paweł, jako że jest wypoczęty,
Gdzie on jest? Tutaj jest. To w takim razie niech zmieni strój na codzienny. Niech wybierze się na zewnątrz, bo tutaj widzę, że są jakieś kamyczki i nie kamyczki. Także niech kopie w poszukiwaniu różnych skarbów. A nuż coś trafi ciekawego. Coś ciekawego znajdzie, złapie. Tutaj coś jeszcze jest, czy nie? Nie ma nic. To jest taka pustka tutaj już. Nie ma nic kompletnie. Nie, no tak daleko na razie nie będę się zapuszczał w poszukiwania. Szkoda czasu. Niech tam poszuka, co ma poszukać. Zajmiemy się jeszcze Martyną. Musi troszkę dziewczyna wypocząć, ale musi też gotować, więc okej. Niech sobie coś ugotuje. Gotuj. Fasolka po brytońsku, tak? Jest godzina prawie druga w nocy dla niej. I ona o drugiej w nocy będzie gotowała. Po pracy. Słuchajcie, nikt takie czegoś nie robi. Chyba że ktoś jest naprawdę faktycznie jakimś wielkim pasjonatem. Ja osobiście akurat nie jestem. Stąd zazwyczaj nie chce mi się gotować. Raczej idę na łatwiznę i biorę coś gotowego, żeby podgrzać. Nie wyobrażam sobie, że o tej godzinie jeszcze coś gotować. No bo jestem faktycznie bardzo, bardzo głodny. Okej. Dobra. Ugotowała, co miał ugotować. Reszta do schowania. Ósmy poziom osiągnęłaś, dziewczyno, ty jesteś inteligentna, ty jesteś niesamowita. Ósmy poziom gotowania. A w jej karierze na razie potrzebny jest drugi. I widzę, że ktoś zepsuł właśnie kran. Bezczelnie się nawet nie przyznał. No dobra. Ona je to czy nie je? Je, dobra, coś tam je. I wysyłam ją spać w takim razie. Do wyra. Paweł coś tam poznajdywał. Zobaczmy, co tam ma. Dwie kapsuły znalazł. Proszę bardzo, pewnikiem będą to... będą to oczywiście trofea. Mistrz Gino. To jest pierwsze trofeum. Drugie. My Sims Poppy. Zobaczmy, jeżeli będą się powtarzały, to będę je usuwał. Ale proszę bardzo, nowa. Kolejna. O, tak, śmieszne są te figurki. Coś czuję, że zaraz mi zabraknie tutaj miejsca. Stąd też weźmy sobie tutaj zakraplacz i dajmy kolejne półeczki, puencje. Albo inaczej, przesuńmy może jeszcze tutaj te znaczki. O tak, dajmy na przykład jakiś tutaj. I ten przesuniemy tutaj. I teraz możemy jeszcze zainwestować w kolejne puencje. O tak. Co? Oj, 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 tutaj nie zmieszczą tego. Ok, czyli damy to jedną poziom wyżej. I to też jeden poziom wyżej. Ciekawe, czy zmieszczę tu figurkę. Zmieszczę. Tu też zmieszczę, więc jest idealnie. Tutaj nie zmieszczą, więc damy tak. Tutaj damy tak. Tak, tak. O! Nie mówcie, że teraz się coś nie zmieści. Wszystkie płyny, chyba że damy tak na wszystko na jednej wysokości. O! Idealnie. Dorzućmy na razie w ten sposób. Tu mamy te półeczki, możemy w razie czego tutaj wszystko składować. I może nawet zrobimy tak, że tutaj damy na razie figurki. Nie mam żadnego pojęcia, ile tych figurek jest nawet. Jeżeli ktoś wie, dajcie mi znać. Bo powiem wam szczerze, nie znam konkretnych liczb. Także tu figurki będę wrzucał. A u góry będę wrzucał może kryształy, przynajmniej tymczasowo. Żeby coś tam ładnie zapełnić. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze mamy. Tu na razie nic. Tu też nic, bo ona tu miała kryształy bardzo piękne. Więc czemu na przykład nie postawić sobie takiego kryształka? Przesuń to. Nie mogę tego postawić, czemu? A, nie wejdzie, za duży kryształek jest. Ale do rady geologicznej moglibyśmy wysłać, może wtedy się zmieści. Może coś z nim zrobią. Także okej, później podziałamy w tej kwestii. Aha, właśnie, jeszcze poprzesuwajmy sobie te ładne elementy dekoracyjne. O, proszę bardzo, od razu lepiej. Tutaj jeszcze brakuje tych elementów. Także jakiś kryształek tutaj poleci. Ten niebieski jeszcze gdzieś tu wstawimy sobie. Te zielone mi się bardzo podobają, bo są takie związane właśnie z Simsami bezpośrednio. Proszę bardzo. Okej, okay, to są jakby, to są oczywiście te kryształy, to co tutaj na tej ścianie daje, to są graffiti.
Bardzo fajnie to się komponuje tutaj z takim surowym stylem, z takim surową ścianą, jakby nie było. Okej. Okay. No coś trzeba robić w tych Simsach, a te kryształy są naprawdę świetne. Kolekcję teraz trzeba robić. Kolekcjonujmy, co się da. Dobra. Okej. Okay. To słuchajcie, pamiętajcie, dajcie mi znać, co sądzicie na temat setnego odcinka. Oczywiście będę nagrywał prawdopodobnie dzisiaj, więc osoby, które dzisiaj napiszą, dokładnie dzisiaj, 28 maja, mogą się spodziewać, że jeżeli coś będzie ciekawego, no to postaram się to zrobić w kolejnym odcinku. Aczkolwiek jeżeli napiszecie już 29 maja, no to niestety, ale to już jest setny odcinek. Okej, okay, dobra. To nic, dokończymy w takim razie. Myślę, że ten pomysł tutaj z tą kolekcją będzie nawet fajny. Jakoś wykorzystamy przestrzeń. Trzeba stopniowo zapewniać te przestrzenie tutaj puste. Jako, że akcesoria nam nie dały zbyt dużo, bo niestety akcesoria nie dały aż tyle elementów, które bym chciał zobaczyć. No to cóż, niestety, niestety. Musimy sobie jakoś zapewnić zabawę. Dobra. To ja się biorę za naprawę zlewu, właściwie umywalki, i uciekam. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!